ale do polskich kobiet się zwracam. To zamknięcie ust telewizji, czyli dziennikarzom, jest po to, żeby przykryć coś znacznie poważniejszego. Teraz kobiety polskie powinny się zacząć bać. Dlatego, że ten pakt migracyjny przy braku sprzeciwu polskiego rządu jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla... Jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla polskich kobiet. Dla polskich kobiet. Dlatego, że oni tutaj przyjdą, bo wasz rząd zapowiedział już w roku 2015, że przyjmiecie każdą ilość. Każdą ilość przyjmiecie. Więc panie ministrze, to pytanie już padło, ale ja chcę powiedzieć obywatelom, że to zagrożenie jest realne. Dla polskich kobiet jest realne. Bo my widzimy dzisiaj, co robią kobiety w Niemczech, we Francji, w Szwecji. Nie wychodzą z domu. Nie wychodzą, panie pośle, z domu. To niech pan tam się przeprowadzi. Niech się pan tam przeprowadzi. Przyjeżdżają cudzoziemcy do Polski i mówią, że chcą tutaj się osiedlić. Wiecie dlaczego? Bo mówią, że tu się żyje normalnie, jest bezpiecznie. Nikt nikogo nie atakuje na ulicy w taki sposób, jak widzimy to na ulicach Berlina, Paryża czy Sztokholmu.